Nie chcę śmierci grzesznika, lecz pragnę, aby się nawrócił i miał życie. Alleluja, 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 alleluja. Pan z wami. I słucham Twoje słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że tych 18, na których zwaliła się wieża w Siloę i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I powiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: oto już 3 lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję, wytnij go. Po co jeszcze wyjaławia ziemię? Lecz on mu odpowiedział: panie, jeszcze na ten rok go pozostaw. Ja go okopię, obłożę nawozem, może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Usiądźmy. Kochani, tak chcę. Jesteśmy w takiej sytuacji, w której już ponad 200 dni doświadczamy wojny na Ukrainie i dlatego ta sytuacja przypomniała mi, przywiodła na myśl inną wojnę. Otóż bardzo długą, bo trwającą 20 lat, w latach 1955-75 trwała wojna domowa w Wietnamie. Niektórzy pewnie może nawet pamiętają tamtą sytuację, bo to były trudne momenty, zwłaszcza dla wojsk amerykańskich. Tam w Stanach Zjednoczonych były protesty, żeby nie wysyłać młodych chłopaków, którzy niepotrzebnie tam ginęli. W każdym razie była to wojna, w której komunistyczne bojówki chciały przejąć władzę i dlatego, jak to komuniści, przede wszystkim skierowali swoje ostrze przeciwko Kościołowi. Na przedmieściach Saigonu, ówczesnej stolicy, był klasztor ojców franciszkanów. Mieszkało w nim wtedy 14 zakonników i pewnego razu wojska komunistyczne wpadnęły do tego klasztoru, zabijając 13 z nich. 14 akurat wyszedł na targ, żeby zakupić żywność dla wszystkich współbraci. Gdy wrócił, przekonał się o tej masakrze. Parafianie już się zjawili w klasztorze, przygotowywali ciała tych zabitych ojców do pochówku. I wyobraźcie sobie, że temu jednemu zakonnikowi, który się ostał, kazali zdjąć habit. Był bardzo zdziwiony, ale tak zrobił. Dlaczego? Dlatego, że gdy przychodziła niedziela, to wyobraźcie sobie, że wszyscy siedzieli w ławkach tak jak wy. Pomiędzy nimi był na cywila ubrany ten właśnie zakonnik, żeby nikt go nie rozpoznał, że jest kapłanem. Odbywała się liturgia słowa, tak jak tutaj świeckie osoby czytały. Gdy przychodziła modlitwa eucharystyczna, to wyobraźcie sobie, że wszyscy otwierali książeczki i wszyscy razem czytali tekst modlitwy eucharystycznej. Gdy przychodził moment konsekracji w czasie mszy świętej, wszyscy wyciągali ręce, a pomiędzy nimi był też prawdziwy kapłan, więc była to ważna msza święta. No i na koniec szafarz Eucharystii rozdawał przyjmującym komunię świętą. Tak bardzo zależało im na tym, żeby Eucharystia się odbyła. Tak bardzo zależało im na obecności kapłana. I dlatego tę naszą ostatnią konferencję od słowa do słowa przez duże S
poświęcamy Słowu wcielonemu, którym jest Msza Święta, Eucharystia, a które już w pewnym sensie zaczęliśmy na naszej ostatniej konferencji w sali. Bo przypomnę, mówiliśmy o drodze do nieba. Święty Jakub, przepraszam, pewnie też jest święty. W każdym razie Jakub ze Starego Testamentu, patriarcha, miał tę wizję drabiny, czyli drogi do nieba. I Pan Bóg mu powiedział, powołam z ciebie wielki naród i będziesz dążył do wieczności, do zbawienia. Była to zapowiedź dla narodu wybranego. Później ta sama zapowiedź realizuje się w Jezusie. Okazuje się, że to Jezus jest tą drogą do nieba. I tylko przez Niego możemy się dostać do nieba. A później widzieliśmy, jak tradycja Kościoła interpretuje ten tekst. Jeden zakonnik mówił, że naszą drogą do nieba jest Pismo Święte, czyli lekcja divina. Czytanie, rozmyślanie, modlitwa i kontemplacja. Czyli do nieba dostajemy się przez lekturę Pisma Świętego. To jeden ze sposobów, a drugi mówił o Eucharystii. Bo Eucharystia składa się właśnie z czytania, które już odbyliśmy. Teraz jest medytacja, rozmyślanie nad tym słowem. Za chwilę będzie oracja, czyli modlitwa eucharystyczna. I wreszcie kontemplacja, czyli nasze pełne zjednoczenie z Jezusem w Komunii Świętej. Zapraszam więc do refleksji na temat znaczenia Eucharystii w naszym życiu. Wiemy, że Eucharystia została ustanowiona przez Jezusa w czasie ostatniej wieczerzy, która była ucztą paschalną. Uczta paschalna ma wśród Żydów bardzo jasno określony przebieg. Dzisiaj sprawuje się ją tak samo jak w czasach Jezusa i tak samo jak nawet kilka wieków przed Chrystusem. Ten schemat zasadniczy uczty paschalnej żydowskiej praktycznie się nie zmienia. Stąd nawet obserwując dzisiejsze zwyczaje żydowskie świętowania Paschy, możemy głębiej zrozumieć to, co wydarzyło się w Wieczerniku. Chcielibyśmy więc przyjrzeć się temu stałemu schematowi uczty paschalnej, aby zrozumieć jeszcze głębiej właśnie to, czego Jezus dokonał podczas ostatniej wieczerzy. Wyobraźmy sobie sytuację. Ja nawet kiedyś w Jerozolimie miałem okazję uczestniczyć w takiej uczcie w żydowskiej rodzinie. Sytuacja, kiedy już wszyscy są zgromadzeni przy stole. Najczęściej jest tak, że ojciec rodziny siedzi po jednej stronie, po jego lewej stronie siedzi jego żona i tutaj córki, po prawej stronie synowie, zwłaszcza ortodoksyjne rodziny mają wiele dzieci, a później są zaproszeni goście z drugiej strony stołu. Rozpoczyna się całą ucztę modlitwą zwaną kiduszem. Kidusz po hebrajsku to tyle co uświęcenie. Jest to modlitwa przed posiłkiem, troszkę bardziej rozbudowana niż na przykład w szabat czy w powszedni dzień. I już taka ciekawostka, popatrzcie, że w tej modlitwie zwanej kiduszem znajdujemy odesłanie do Eucharystii, bo to tam między innymi ojciec rodziny modli się tak. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb i wino. To jest typowa żydowska modlitwa włączona w liturgię eucharystyczną. Po tej modlitwie wypija się pierwszy kielich wina. Ten pierwszy kielich, każdy z tych kielichów ma swoją nazwę i każdy bierze nazwę z elementu tej uczty, więc ten kielich nazywa się kiduszem, tak jak ta modlitwa. Po wypiciu pierwszego kielicha wina, taki w cudzysłowie aperitif, następuje haggada paschalna. Co to jest haggada paschalna? To opowiadanie o wyjściu z Egiptu. Ciekawostką jest to, że polskie słowo gadać, niezbyt ładne, pochodzi od hebrajskiego haggada, opowiadanie. I wygląda to w praktyce tak, że dziecko, jeden z najmłodszych uczestników tej uczty zadaje pytanie, dlaczego ta noc jest taka ważna? Albo czym ta noc różni się od innych nocy? I wtedy ojciec rodziny ma za zadanie opowiedzieć o wyzwoleniu Izraelitów z Egiptu. Ale może to uczynić na dwa sposoby. Albo otwiera sobie 14, 15 rozdział Księgi Wyjścia i po prostu czyta o przejściu przez Morze Czerwone i o uwolnieniu Izraelitów. Albo może opowiedzieć historię własnymi słowami. I jeśli wybiera ten drugi sposób, to bardzo ważna rzecz. Musi opowiadać w taki sposób, jakby wszyscy, którzy siedzą przy stole,
dopiero co skończyli swoją wędrówkę przez pustynię i weszli do ziemi obiecanej. To znaczy, musi powiedzieć w pewnym sensie w czasie teraźniejszym. Nie może mówić tak. Ta noc jest taka ważna, bo w 1250 roku przed Chrystusem, akurat Żydzi by powiedzieli przed Chrystusem, Pan Bóg wyprowadził nas z Egiptu, nie naszych przodków. Nie może tak powiedzieć. Musi powiedzieć, ta noc jest taka ważna, bo dzisiaj my wyszliśmy z Egiptu. Dzisiaj przeszliśmy przez Morze Czerwone. Dzisiaj doszliśmy do ziemi obiecanej. Dzisiaj Bóg dał nam tę ziemię w posiadanie. To jest noc paschalna. Mówi tak, jakby wszyscy byli uczestnikami tego wydarzenia. I po tej haggadzie paschalnej wypija się drugi kielich wina. Może się domyślimy, jak się nazywa? Haggada. Pierwszy się nazywa kidusz, drugi się nazywa haggada. I po tym drugim kielichu wina przystępuje się do właściwej uczty. Są przygotowane różne pokarmy. Nie będziemy omawiać teraz ich znaczenia, ale powiedzmy tylko tyle, że najważniejszym pokarmem na uczcie paschalnej jest oczywiście mięso baranka paschalnego na pamiątkę tego, że Izraelici wychodząc z Egiptu zabijali baranki, krwią oznaczali drzwi swoich domów i anioł śmierci przechodząc przez Egipt omijał domy Izraelitów. Na pamiątkę tego wydarzenia spożywa się baraninę. Teraz uwaga, uwaga, uwaga. Mamy w Biblii 4 opisy ustanowienia Eucharystii. 3 w Ewangeliach Synoptycznych, 4 w pierwszym liście do Koryntian. Pytanie, czy gdziekolwiek mamy wzmiankę o tym, że Jezus spożywał z apostołami baranka paschalnego? Nigdzie nie ma o tym. Najważniejszy pokarm. Bibliści się kłócą i teologowie też. Są tacy, którzy mówią, na przykład Józef Ratzinger jest taki teolog. I mówi tak, skoro ewangeliści nie napisali, to na pewno nie było tam baranka paschalnego. Tak sugeruje papież Benedykt. Są inni teologowie, na przykład Rosik Mariusz. I mówią, był to baranek paschalny. Upieram się, że był. Bo jak Jezus mówi do apostołów, idźcie przygotować paschę, to przygotowanie paschy znaczyło zabić baranka i przyrządzić mięso na pokarm. I niech się kłócą, bo ostatecznie tak nie dojdziemy, czy była tam baranina, czy nie. Ale popatrzcie, że nawet jeśli była, to ewangeliści zupełnie świadomie milczą na ten temat. Dlaczego? Bo pisali swoje Ewangelie już długo po zmartwychwstaniu, kiedy stało się dla nich absolutnie jasne, że na tamtej uczcie w ostatniej wieczerzy to Jezus był barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. To On za chwilę da swoje ciało na pokarm. A więc ciało Chrystusa staje się tym nowym barankiem. Bez względu na to, czy ta baranina była, czy nie, milczymy na ten temat, bo wiemy, że na tamtej uczcie tym prawdziwym Bożym barankiem był Jezus. I wspominają wszyscy również o drugim pokarmie, czyli macy. Maca to jest biały chleb, który się łamie. To właśnie wtedy, w tym momencie Jezus wziął ten chleb, połamał i dawał uczniom, mówiąc, to jest ciało moje. Wszystko spożywali. Jezus dokonuje więc konsekracji chleba. Później spożywa się jeszcze inne zioła czy pokarmy. I po takim zasadniczym posiłku wypija się trzeci kielich wina. Trzeci kielich wina nazywa się kielichem błogosławieństwa. Bracha po hebrajsku. Popatrzmy, że Paweł w liście do Koryntian pierwszy mówi kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we krwi Chrystusa. I to jest właśnie ten trzeci kielich, kiedy Jezus dokonuje konsekracji wina. Po chlebie przemienia wino w swoją krew. I tutaj ciekawostki dwie. Po pierwsze, Jezus dokonuje pewnej nowości. Każdy z apostołów miał swój własny kielich przed sobą, ale ewangeliści mówią, że Jezus podawał im ten kielich, który stał przed nim. Mamy takie zdanie, i pili wszyscy z jednego kielicha. Za chwilę tu na ołtarzu też będzie jeden kielich z krwią Pana Jezusa, bo to oznacza, że Eucharystia jest ucztą jedności. Ma łączyć wszystkich. Wszyscy piją z tego kielicha. I druga ważna rzecz,
to, że po konsekracji wina, czyli po wypiciu tego kielicha trzeciego bracha, Jezus mówi niezwykle ważne słowa. Taki pierwszy punkt kulminacyjny tej ostatniej wieczerzy. To czyńcie na moją pamiątkę. Co to oznacza? Słuchajcie, żeby to głębiej zrozumieć i przez to głębiej zrozumieć istotę Eucharystii, to musimy poznać ideę pamiętania w świecie semickim i w świecie naszej zachodniej cywilizacji. My jesteśmy wychowani w kulturze grecko-rzymskiej. Dla nas pamiętać o czymś, to pobiec myślą do tego dawnego wydarzenia. Ktoś na przykład chce sobie przypomnieć swoje wakacje sprzed 3 miesięcy, powiedzmy, był gdzieś z dzieciakami nad morzem. To co robi? Wyciąga telefon, otwiera aplikację zdjęcia, sobie tak paluszkiem przesuwa i biegnie myślami 3 miesiące wstecz. Mentalnie przemieszcza się w czasie. Dla Żydów pamiętać oznacza dokładnie odwrotny kierunek. To znaczy wyjąć to wydarzenie z przeszłości i przenieść je myślami do dnia dzisiejszego. Dzisiaj w nim uczestniczyć. Dlatego Haggana Paschalna ma być w czasie teraźniejszym. Dzisiaj Bóg nas wyprowadził z Egiptu. Dlatego w Wielki Czwartek usłyszymy, jak będziecie zwracać uwagę, to jest tylko Wielki Czwartek liturgii Kościoła. Tej nocy, i mamy taki dodatek, to jest dzisiaj. Jezus wziął chleb, połamał i dawał uczniom mówiąc. Dlatego w Wigilię Paschalną kilkanaście razy w rezultacie usłyszymy, jest to ta sama noc, tej właśnie nocy. Nie taka sama, jak 2000 lat temu, gdy Jezus umierał na krzyżu i później zmartwychwstawał, ale dokładnie ta sama. Na Eucharystii Bóg przenosi nas w czasie. My rzeczywiście uczestniczymy w wydarzeniach paschalnych, a wydarzenia paschalne to zazwyczaj 5 się mówi. Męka, śmierć, zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie i zesłanie Ducha Świętego. Najważniejsze wydarzenia w dziejach zbawienia. One wszystkie są obecne w Eucharystii, uobecniane. Czyli sprawując Eucharystię, my nie przypominamy sobie, że kiedyś 2000 lat temu ona miała miejsce, ale my realnie w nich uczestniczymy. Tylko wiara daje nam do tego przystęp. Musimy uwierzyć, że Bóg w cudowny sposób przenosi nas w czasie. Żeby w to uwierzyć, to słuchajcie, posłuszmy się 3 takimi prostymi obrazami. One mogą nam nieco przybliżyć, co się dzieje w Eucharystii, jak to jest możliwe. Jeżeli sobie tu wyobrazimy chmurki nade mną, piękne niebo, i tam jest Pan Bóg, i tam jest niebiańska liturgia, cała Apokalipsa o niej mówi, to co się dzieje? Żyjemy tutaj w doczesności. Wczoraj przyjechaliśmy sobie do Barga, dzisiaj były konferencje, idziemy na Eucharystię. Gdy teraz przychodzimy na Eucharystię, to nogami jesteśmy w bardzie, ale naszą głową wychylamy już ponad te chmury. Jesteśmy w niebie, gdzie teraz odbywa się niebiańska liturgia, bo wiemy, że u Boga w niebie nie ma czasu, tak mówią teologowie, tam dzieje się wszystko jednocześnie, jeden dzień jest jak 1000 lat i odwrotnie, więc tam teraz, w tej chwili Jezus umiera, zmartwychwstaje, wstępuje do nieba, posyła nam Ducha Świętego. To wszystko się dzieje jednocześnie i my teraz w tym uczestniczymy. I jak usłyszymy, idźcie w pokoju Chrystusa, to wtedy wchodzimy na ziemię i dalej toczymy nasze doczesne życie, aż do kolejnej Eucharystii. To pierwszy obraz. Obraz drugi. Gdybyśmy mieli wśród nas astronomów i wyobrazili sobie piękne, rozgwieżdżone niebo w lecie, na przykład, wychodzimy w barcie z budynku, podziwiamy gwiazdy, tysiące ich tam świeci, jesteśmy zachwyceni, to słuchajcie, każdy astronom wam powie, że większość, więcej niż połowa, i to dużo więcej niż połowa, gwiazd, które widzimy, dzisiaj nie istnieje. One się spaliły tysiące lat temu, dziesiątki tysięcy lat temu, a niektóre miliony lat temu przestały istnieć, ale wysłały światło i to światło wciąż biegnie do Ziemi i my widzimy gwiazdy, które realnie dzisiaj nie istnieją. W pewnym sensie jesteśmy przeniesieni w czasie.
To samo dzieje się w Eucharystii. No i wreszcie trzeci przykład dla naukowców, Albert Einstein, teoria względności, między innymi względności czasu. Mówi nam tyle, Albert Einstein, że czas jest względny. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli w jednym układzie odniesienia dwa wydarzenia są oddalone w czasie, coś było wczoraj, a coś będzie jutro, to w innym układzie odniesienia te dwa wydarzenia dzieją się jednocześnie. Gdy przychodzimy na Eucharystię, to jednocześnie uczestniczymy w męce, śmierci, zmartwychwstaniu, w niebowstąpieniu i zesłaniu Ducha Świętego. I dlatego tak ważne jest, słuchajcie, żebyśmy uświadomili sobie, że przynajmniej ja się uczyłem takiej definicji Eucharystii, jak byłem dzieciakiem do pierwszej komunii świętej. Co to jest msza święta? Bezkrwawe powtórzenie ofiary Chrystusa. Herezja. Kto mówi bezkrwawe, to tak jakby nie wierzył, że w kielichu jest krew Pana Jezusa. Chyba że bezkrwawe w tym sensie, że nikogo nie zabijamy, tak jak zabijano zwierzęta w świątyni jerozolimskiej, to tak. Ale na 100% nie powtórzenie. Bo ofiara Chrystusa jest jedna, jedyna i jej się nie powtarza. W niej się uczestniczy. Bierze się w niej udział, a nie powtarza, bo przez 10 wieków w świątyni jerozolimskiej codziennie zabijano setki zwierząt, składano je na ofiarę i powtarzano codziennie te ofiary. One zbawienia nie przyniosły. Ale jedna, jedyna ofiara Chrystusa, u listu do Hebrajczyków jest o tym, przyniosła nam zbawienie i uczestnicząc w Eucharystii, uczestniczymy realnie, fizycznie w tych wydarzeniach, które historycznie miały miejsce 2000 lat temu. No i jeżeli mamy to już ze sobą, taką świadomość, czym jest Eucharystia, jesteśmy, wracamy do schematu uczty paschalnej, jesteśmy po trzecim kielichu wina. Jak ktoś ma już trzy kielichy wina w głowie, to śpiewa. Więc Żydzi zaczynają śpiewać. Po tym trzecim kielichu wina następuje piękny śpiew psalmów, tak zwanych psalmów Hallelu, psalmy 113 do 118. Wszystkie opowiadają o wyjściu Izraelitów z Egiptu i później jeszcze psalm 136. Żydzi mają piękne melodie do nich ułożone, takie tęskne. Więc śpiewają te wszystkie sześć psalmów, 113, 14, 15, 16, 17, 18 i później jeszcze 7, 136, tak zwany Wielki Hallel. Wszystkie o wyjściu z Egiptu i na zakończenie po tych psalmach wychyla się czwarty, ostatni kielich wina. Wypicie tego czwartego kielicha wina jest obowiązkiem każdego, kto jest na tej uczcie i oznacza to zakończenie uczty. Nawet niemowlakom podaje się kropelkę wina na łyżeczkę do usta. Bo jest to jest po prostu integralna część tej uczty i ona musi się odbyć. I teraz uwaga, uwaga, uwaga. Drugi punkt kulminacyjny. Co uczynił Jezus? Nie podał apostołom czwartego kielicha. We wszystkich Ewangeliach czytamy tak. Uwaga. Od tej pory nie będę już pił owocu winnego krzewu, aż do momentu, kiedy pić go będę z wami nowy w królestwie mojego Ojca. We wszystkich Ewangeliach czytamy tak. Po odśpiewaniu psalmów wyszli w stronę Góry Oliwnej. Czyli zaśpiewali psalmy Hallelu i po odśpiewaniu wyszli w stronę Góry Oliwnej. Nie było czwartego kielicha, bo Jezus powiedział, od tej pory nie będę go pił, aż do chwili, kiedy pić go będę z wami, nowy, totalna nowość, gdzie? W królestwie mojego Ojca, czyli w niebie. Co to oznacza? Że ostatnia wieczerza rozpoczęła się w wieczerniku, ale nie została zakończona. Nie było czwartego kielicha. Będzie kiedy? Na uczcie godów baranka w niebie, 19 rozdział Apokalipsy, błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę godów baranka. To jest cytat z Apokalipsy, z tego, co się teraz tam dzieje w niebie i co za chwilę będzie naszym udziałem tutaj w Eucharystii. Już teraz jesteśmy w niebie, na tej uczcie. I popatrzcie, a to tym bardziej świadczy, że Eucharystia jest naprawdę uczestnictwem w tych wydarzeniach, a nie jedynie wspomnieniem o nich, bo skoro ostatnia wieczera się zaczęła w wieczerniku i nie zakończyła, to znaczy, że wciąż trwa. I przychodząc na Eucharystię,
uczestniczymy w ostatniej wieczerzy, która zakończy się dopiero wtedy, gdy wszyscy razem w niebie wychodzimy z Jezusem czwarty kielich wina. Amen. Wstańmy.